Siemaneczko wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w nowym materiale na kanale Sztos TV. Materiał, który zaczniemy od odbioru paczki, która właśnie już przyjechała, już kurier widzę na kamerach wjechał. A co to jest, to chodźcie za chwilę zobaczycie, bo w sumie bez tej paczki nie zaczniemy tego projektu z Lexusem GS. Tak więc, moi drodzy, wylądowała paczuszka, bez której nie zaczniemy Lexusa. Jest to podnośnik nożycowy, który właśnie zakupiłem specjalnie po to, żeby zrobić fajny projekcik w tym Lexusie. No i co, za chwilę go rozbierzemy, zmontujemy jakoś jakiś pierwszy teścik, no i będziemy zaczynać Lexusa. Tego już niestety sam nie wyjmę z palety. O, tu jeszcze jakieś gadżety mamy. Tak więc pójdę po chłopaków, niech mi pomogą, wyciągniemy to wszystko, zamontujemy, no i będziemy testować, a później. Dobra, podnośnik mamy złożony, przetestowany, za chwilę wrzucamy na niego auto i zaczynamy. Kurwa, na palce uważaj, człowieku, nie podsadzaj palcy pod maszynę, kurwa. Polereczkę trzeba zrobić mi dla Turenika. Czyli na sprzedaż idzie. No. A do Lexusa będziemy montować zawieszenie gwintowane firmy Tain, grube modyfikacje. A to był kurwa, cztery kapitany na nogi. Tu mamy rozpóreczki. Na przód, na tył, i tu mamy zawiasik, także będziemy za chwileczkę zmieniać gwint w Lexie, no i montować wszystkie rozpórki. Gwarat, no nic, wzięliśmy się za wymianę zawieszenia, zaczynamy od tyłu, rozbieramy najpierw sprężyny, amortyzatory, wyciągamy to wszystko i to jeszcze trzeba zdać. O kurwa, patrzcie, proszę, ja pierdolę. Chłopcy. Amorki siedzą, teraz jeszcze uchwyty do rozpóreczki. Tył mamy prawie że złożony, jeszcze tylko wyciąć dziury w tapicerce, żeby ładnie rozpóreczkę dołożyć. No i lecimy z przodem. Pasuje wszystko, także jest ok, no fajnie, fajnie się to składa. Nie ma żadnych większych problemów. Więc brudne jak, no, jak to chodziwa przy mechanice, nie? No, dobra. Jak do tej pory zrobiliśmy kawał dobrej roboty. Zawias z tyłu już siedzi z jednej strony i z drugiej już mamy zamontowany.
tu mamy ustawione po 5 cm z jednej i z drugiej strony, żeby w razie W obniżenia albo podwyższenia ewentualnego, żebyśmy mogli z jednej i z drugiej strony tą samą liczbę obrotów zrobić, żeby już później się nie bawić z metrówką. No a tutaj mamy już wyciągnięty stary amol. Cyk. No i za chwilę będziemy montować, będziemy to skręcać, zakładamy koła, no i będziemy wtedy mierzyć. I pozostała metoda prób i błędów. Z tyłu ustawiałem przerwę na 5 cm. Z przodu zrobimy na 4,5, bo przód troszeczkę wyżej stał. Miejmy nadzieję, że będzie git. Teraz czas na rozpóreczkę, chłopie, jakie tuningi. Tutaj to czuć, to mocniej przypierdolić, to się odznaczy i już. No taka no zobacz, patrz. O, widzisz, czyli tu. I już, mamy dwa cięcia. Fajna ta robota. Dobrze, tutniemy i tutniemy. Wszystko w temacie. Co mierzysz? Luks? On gdzieś musiał to robić już. No dobra, mamy tak naprawdę zrzucone auto, ale dół jest, znaczy nie, tył jest ok, przód jest troszeczkę za nisko, trzeba podnieść jakieś 2 centy, przód 2 do góry, a z tyłu centa jeszcze puścimy, być git. Trzecie podejście. Jeszcze za nisko, to, czyli jakiś centymetr jeszcze trzeba skręcić. I to będzie, teraz jest na 6, to będzie na 7 cm przerwy. Także powinno być ideolo. Jesteś w ukrytej kamerze! Jest on! Snickers Fugo! Dobra, małe podsumowanie dnia dzisiejszego, ponieważ kończymy już w sumie na dziś. Jakieś 90% plan wykonany, gwint został zamontowany. Na tą chwilę po regulacjach, po tym wszystkim, tak około 2-3 cm śmiało można powiedzieć, że jest niżej. Tak chciał klient, chciał delikatnie, żeby było widać, że jest opuszczony, że jest na gwincie, ale nie przesadnie. Także to jest już zrobione tak naprawdę, wyregulowane, ustawione, jeszcze zostało tylko wygłuszyć nadkola. W bagażniku mamy już zamontowane uchwyty na rozpórkę. Pod maską tak samo, musimy tylko jeszcze tutaj fajnie dociąć plastiki, które zakrywają te wszystkie rzeczy pod maską. Ładnie to tam, tutaj jest, ładnie to drymelkiem sobie wytniemy, żeby to fajnie wyglądało. No i co? I w sumie będziemy kończyć powoli ten projekt. My do niego wrócimy jeszcze jutro z wami, w sumie widzimy się za chwilę. Siemanko z rana, moi drodzy, witam was ponownie. Ja już zajechałem na halę, znaczy u mnie rano, wy nie wiem o której godzinie oglądacie ten materiał, no ale jestem na hali, chłopaki już zajechali.
No i co? Będziemy wracać do projektu Lexusa. Zostało wygłoszenie nad koli, tam te pierdołki, o których mówiłem wcześniej. Tak jak tu zobaczymy, jak to wygląda, co zostało zrobione. Co tam, młody, kombinujesz? Kręcam. A, już montujesz tą rozporę tylną. Tak, dokładnie. O! Pięknie. Chusteczki wycięte, elegancko rozporeczka siedzi. No to elegancko, no to w sumie zobaczmy, jak to wyglądało w praniu. Aha, bo chyba o tym nie mówiłem. Zostawcie suba na tym kanale, nie bądź taki, wciśnij to, co ci zależy i wciśnij dzwoneczek, żeby być na bieżąco z tego typu materiałami, bo ja dzięki temu będę wiedział, że to, co robię, po prostu te treści, które wam przekazuję, które staram się bynajmniej wam przekazać w jak najlepszy sposób, że są potrzebne, że fajnie to się wam ogląda, no i będziemy dalej to kontynuować. Także serdecznie zapraszam, zostaw suba, kliknij dzwoneczek i wbijaj do mnie też na Instagramie, bo na Instagrama, bo tutaj jest w sumie wszystko na bieżąco, jeżeli chcesz się dowiedzieć czegoś wcześniej. No i co? Zaczynamy! O, mocowania dolne już mamy z przodu zamontowane, tak to wygląda. Tutaj jeden jakby do maglownicy, nie wiem czy to coś usztywnia czy nie, ale na pewno plus 5 do wyglądu. Tutaj kolejna rama auta już jest razem spięta ze wszystkim. Przód siedzi, tył tak samo, tutaj mamy dorzucony cyk, fajnie to wygląda. Kolejną rzeczą, za którą się zabieramy, jest to wygłuszenie nad koli, czyli będzie nisko, sztywno i cicho. Tutaj mamy już bitmatu wyłożone, jeszcze na to przyjdzie pianka. I jeszcze trzy nadkola, tak zrobimy i będziemy składać. Dodatkowo przydymiamy przednie reflektory. Tutaj już mamy oklejone i mniejszy i większy. Taka jest różnica. Folia PPF, delikatnie dymiona. Auto gotowe. Opuszczamy. Moi drodzy, projekt z Lexusem dobiega końca, auto stoi gotowe, już czeka na odbiór klienta. Trzy podstawowe rzeczy, które mieliśmy wykonać w tym aucie, czyli zawieszenie, usztywnienie auta i wygłuszenie. Zostało wykonane, auto naprawdę zajebiście wygląda i jeszcze lepiej się prowadzi, bo właśnie odbyłem jazdę próbną i możecie mi wierzyć na słowo, zajebiście trzyma się drogi, usztywnienie tego nadwozia i podwozia w sumie razem z tym zawiasem. Idealne zestawienie i robi naprawdę mega dobrą robotę. Podsumowując krótko, przyciemniliśmy halogeny, które swoją drogą też dodały jakiegoś pazurka. Jak widzicie, obniżenie przodu około 3 cm, tył jakieś 3-4 cm zostało obniżone. Wygłuszyliśmy nadkola wszystkie 4, mata bitumiczna, piana, do tego zamontowaliśmy jeszcze rozpóreczki górne, przód, tył firmy TTCR. Z tyłu nie będę pokazywał, bo są rzeczy, które musimy oddać dla klienta.
No i komplet usztywniający podwozie, który zajebistą robotę moim zdaniem zrobił. Także serdecznie dziękuję Wam za oglądanie tego materiału. Będę się z Wami powoli żegnał. Życzę Wam miłego dnia. No i oczywiście dajcie znać, czy ten materiał Wam się podobał. Do zobaczenia w kolejnych. Siemanko!